Cześć, z tej strony Morfeusz i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, kochani, taka gra Obduction. Zagrajmy sobie seria YouTube, nazwa rozgrywki. Seria YouTube. O, co to mi się porobiło? Seria YouTube. Rozpocznij grę. No i lecimy z tym. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra. Pozbądźmy się tego naszego przycisku i lecimy z tym. April of 1983. Cecil, it was 1870 for you, Sam, and Vera. You tell it like it was yesterday, but it's been 62 years since you saw that blast of light. Light. That's where all of our news stories began. It streaked across the sky, mesmerized, but unnerving. Even in daylight, Josef, you said it was gloriously bright. But in the twilight, it was spellbinding. Whether it was in the deep woods like Cecil, or right outside town like Jane and Jenny, we were drawn to see more. Vera, you said you recall smiling. Some of you were alone. I wasn't. My dear Grandma, God bless her, rejoiced as if some forebearer of good fortune. Grandma lifted me from the carriage on the porch and walked into the yard so we could watch it unobstructed. None of us understood, but, well, we followed, and we all felt some kind of trepidation, yet attraction. We approached it, and it approached us. Jakaś dziwna, ciekawa historia. Ok, jak widzicie, tutaj taka grafika. Tutaj, o, spacją można zrobić sobie zdjęcia. No i co, lecimy dalej, kochani. Jestem strasznie ciekaw tej gry. Jakby kto pytał, ona niedawno była na Epiku za darmo. Więc sobie... Wow. Więc sobie ją pobrałem. Ej, co jest? Nie mogę się ruszyć. Okej. Wow, co to jest? Zróbmy sobie zdjęcie tego. A czemu to ciemnieje? Wow. No to witamy w Obduction, kochani. O Jezu, ale to się loguje tutaj. Dziwnie. Wow, co to było w ogóle? I gdzie my jesteśmy? Takie... Ewidentnie chyba jest nie do końca dopracowana ta gra, bo zobaczcie, niektóre tekstury są takie mega... O, to jest ten żołądź, który do nas leciał, ale co tu się stało? No dobra. Niektóre tekstury, jak zauważycie, są takie mega gładkie po prostu. No ale okej. Tak, na Epiku była ta gra za darmo, więc ją pobrałem. Stwierdziłem, że zrobię jeden odcinek, może więcej. Zobaczymy. Jak wam się spodoba, to możemy zrobić więcej. Welcome to Hunrath. Widzę przycisk. Naciskamy. No dobra, próbujemy. Hello. Bonjour. Ciao. Hola. Hello. Shora. Ni hao. Welcome to Hunrath. My name is Josef. I am the mayor here. You are most probably a bit confused and disoriented. But let me reassure you, everything will be fine. You're not the first to go through this experience. The others who have come before you will help you adjust. Follow the trail to the house with the white picket fence. Fali will meet you there and introduce you to your new life here. Okej. Faktycznie jesteśmy mocno zdezorientowani, ale dziwne. Jakieś jacyś kosmici czy coś? No ewidentnie to jest, nie jest Ziemia. Ewidentnie, no bo na Ziemi takie rzeczy nie występują. Jestem ciekaw, jak oni tu tłumaczą to wszystko. O, jakieś tory. No, tu jest zawalone. O, jakieś dziwne. Możemy z tym coś zrobić? Nie. Dobra. No okej, idźmy tą ścieżką. Zobaczmy. Chyba prowadzi ta ścieżka do tego domu, jak się nie mylę. Tak. No to pójdźmy tą ścieżką do tego domu. Ale wiecie co? Mi to wygląda, jakby to zostało po prostu wyrwane z ziemi i przeniesione na inną planetę. O, skrzynka? O! No tak. Farley. Jest podniesiona flaga, więc coś jest. Co tu mamy? Do Karolin lub kogokolwiek, kto wrócił. Minęło 5 dni i nikt jeszcze nie wrócił. Jestem skłonny uwierzyć, że plan się nie powiódł. Mimo to ku mojemu zaskoczeniu wciąż żyję. Fakt ten wywołuje moją konsternację i jednocześnie daje mi nadzieję. Wróciłem do mojej krypty, by schronić się i zastanowić nad kolejnymi krokami. CW. Okej. O. Farley's Community Center. No to przeczytajmy. Odsłuchajmy. CW may be here. I don't know. Just be careful. I got to go. And don't panic. As jarring as this experience is, you really will find Hunrath a really surprise. Okej, to było dziwne. To jakby dwa hologramy naraz? No dobra. O, ostrzeżenie. Zapamiętaj ten szkic. Nie zbliżaj się do niczego, co choć trochę przypomina ten diagram. Chyba że jest zneutralizowane. Okej. Aha, nie można wejść. No... Dobra. Zobaczmy, gdzie tu możemy pójść, co zrobić. Jestem strasznie ciekaw, bo jak widzę, jeszcze nikogo nie spotkaliśmy. Tu jakieś takie prowizoryczne jakieś, nie wiem, system. Jakiś... No dla mnie to wygląda z jednej strony jak pół wagonika, a z drugiej strony jak jakiś murek obronny. Wiecie, jak w średniowieczu były te mury obronne z wieżyczkami do strzelania. Wow, co to jest? Pójdziemy za tym? Albo dobra, olać to. Wow. Ciekawy promień. Aha, i tu nie można wejść. O, można tym się... Okej. No, dobrze. To jakby... Dobra, zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. A wiecie co? Poprowadzimy drogę z tamtej jaskini tu. Chociaż czekajcie. Aha, ślepa uliczka, okej, z głowy. Domek. Czy pozabijany dechami. Dobra. Kolejne ostrzeżenie. Ciekawa sprawa. Takie klimaty troszkę... O. Ale zobaczcie, wszystko porozrzucane, nikogo jakby nie ma. Budynki pozabijane dechami. O, grałem kiedyś w tą grę. Kolejne diagramy. No widzicie, tu niektóre te tekstury są takie płaskie, po prostu narzucone i tyle. Ale o, kolejne. Downtown Hunrath. No, sęk w tym, panie burmistrzu, że nikt nas tutaj nie przywitał. Kolejny. Zobaczcie, dziecięcy wózeczek. Kurczę. O, ale słodkie psiaki. A zobaczcie, jest wszystko porozrzucane, żywej duszy. O, karty. Ktoś zaczął grać i nagle... Nagle przestał. Ciekaw jestem, co się tutaj stało. Zero światła, zero. No, ciekawe, ciekawe. A wejdźmy tu. Aha, jest zablokowany. Nie da się tam wejść. No dobra. Zobaczmy, co tutaj dalej jest. Tu jeszcze można wejść. Powchodzimy, posprawdzamy, gdzie to, co to wszystko prowadzi. Czekajcie, bo tu zauważyłem kątem oka kolejny diagram. The tree. Drzewo. Okej, dziwnie brzmi, ale i zobaczcie, oni mają tutaj, niby mają elektryczność, ale z drugiej strony wszystkie te narzędzia, wszystko jest tak zbudowane, nie wiem, po staremu, że tak bym powiedział. O, jakaś brama. Da się tu wejść? Oczywiście, że nie. Byłoby za łatwo. Kolejna brama. Tam jest to drzewo, jakieś liny, rury. Aha, rura z wodą, okej. Dobra. I ta rura też tu na dół schodzi. Zobaczcie, że ta gra jest tak zakodowana, że nie spadniemy. Niestety nie ma tu skakania. I można w tą grę, o dziwo, grać na VR-ze. Więc jestem pełen podziwu. No, okej, aha, tu już byliśmy. Why not? Dobra, gdzie te tory tu prowadzą? Okej, do zamknięcia. A tutaj, w tej jaskini, co mamy? No też zamknięte. Okej, jakieś narzędzie, jakiś kilof, łopata. No dobra. Ciekawe jest to światło. Co to jest? O, tu jeszcze jest niebieskie. Ale bajer. Hihi. No dobra. Trochę chyba boję się tu wejść. Aha. Ono jakby się oddala. Ciekawe. Czy to się da przesunąć jakoś? Coś z tym zrobić? Nie. No dobra. O, guziczek. I nic nie działa. No tak, nie ma prądu. Chyba. To świeci w końcu, czy nie? Nie wiem. Ale zobaczcie, ta lampka świeci. Więc ewidentnie prąd jest tutaj. Tylko... No dobra. Zaraz zajrzymy do tej krypty. A te, czekajcie, bo tam w liście któryś wspominał o jakiejś krypcie. Coś się da? O! Nie wiem, czy wy słyszeliście, ale ja słyszałem ledwo. Jak nacisnąłem ten guzik, ledwo dzwonek. Wow. Morfangi, okej. Okej, to było dziwne. Tym bardziej, że z jednej strony niby jest tutaj szyba, a z drugiej strony to jest jakby w takim kolorowym świecie, takim troszkę kreskówkowym, bym powiedział nawet, jest nagranie jakby prawdziwego filmu z lat 60. Ale okej. Dobra, szukajmy. Przewody idą tam, więc pójdźmy tam. Już wiemy, że to... Niebieskie nam nic nie robi. O! Ja tu widzę kolejny hologram. Dobra, zobaczmy ten hologram, co on nam powie. Waterfall. It is supplied as a natural process of the system itself, and we don't really understand how, although the entire system is very closely tied together. The fact that one of the most important necessities of life has been provided to us has led many to believe that this place has a purpose. Others attribute a complex natural process which we one day hope to understand. Either way, we are glad to have all the water we need. No okej, też cieszę się, że jest woda, przynajmniej mamy co pić. Tam nie, zauważyłem jakąś konstrukcję. Będzie trzeba spróbować się tam dostać. Ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Przede wszystkim, czy tam możemy wejść? Nie, też nie. O! Możemy taki bajer zrobić? Ale fajnie. Jakby przepływ wody zwiększony, czy coś. Dobra. Aha, to ewidentnie nie działa, chociaż tutaj widzę... Kabelek prowadzi jakby dotąd, do tego ewidentnie, ale nic to nie... Nie. No dobra, a zostawię tak, zobaczymy. W każdym razie już wiemy, że gdzieś tam musimy się jakoś dostać, tylko gdzie i jak, to tego nie mam zielonego pojęcia. Ale jeszcze wrócę się tutaj. No zobaczcie, tu jest wodospad. I on mówił jakieś kable podłączyć, czyli szukamy jakąś elektrownię. O! Tu coś się da. Ale czekajcie, ja tak profilaktycznie sobie zajdę tutaj jeszcze. Sprawdzimy, gdzie ta woda tak po prawdzie płynie. Aha, ona znika jakby pod... Okej. Zobaczcie, do tej wody nie możemy wejść też. Widzicie? Pyk, pyk. Nie puszcza nas gra po prostu. Może jest to... dziwny system może? Może fajny? Nie wiem. O! Zobaczmy. I nie da się tym? A jednak się da. Wow. Okej. Powiedziałbym ciekawie zrobiony system. Dobra. I co dalej? Drzwi. Widzę drzwi. Ale oczywiście jak wszystko pozamykane są. O, tu jakiś hologram. Możemy z nim coś jakoś wejść w interakcję? Nie. Aha. To idźmy na górę, zobaczmy. Czy tutaj coś się... Zobaczcie. Tak jakbyśmy musieli tam się dostać, ale... Nie ma dojścia. Nie da się tu zaskoczyć, widzicie? Bo ewidentnie tutaj jest pociąg. A to jest pociąg, ok. Dobra, to idźmy jak nas prowadzi ścieżka. Okej. Aha. Zobaczcie, to jest ewidentnie jakby wycięty kawałek naszego świata i przeniesiony do innego. No, tak by to wyglądało. No bo nawet zobaczcie, tu jest jakaś kopuła niewidzialna. Tu jest idealnie płasko ucięte. No prawie idealnie. I tu już jest zupełnie inny świat, zupełnie inaczej wygląda. Jestem strasznie ciekaw, co to się porobiło. Jakaś wojna z czymś tam, no to... Aha, aha. Okej. Wow. Tu jest zamknięte, czyli w sumie... Wychodziłoby... że trzeba to otworzyć. Żeby... Próbujemy? Próbujemy. No i okej, cała woda stąd zlewa się na dół. No. Zobaczcie, tam jest to samo się dzieje. Tam jeszcze jest spory, widzę, kawał terenu nieodkrytego przez nas. Ale to jest... Mi to przypomina jakiś, nie wiem, Teksas, czy jakieś, no jakieś amerykańskie rejony z kopalniami złota w latach 60., 70. O, zobaczcie, tu przestała płynąć woda. Okej. Zobaczmy, czy coś się tutaj zmieniło. Nic. Kurczę. Strasznie dziwne te wagoniki. Tu również nadal nic się nie zmieniło. Podejrzewam, że to ten promień może zasilać... No, ewidentnie wygląda to tak, jakby ten promień zasilał te wszystkie hologramy. Ale wtedy co? Ten niebieski promień zasila tą kopułę? Bo no niestety nie jesteśmy w stanie nijak wejść w interakcję. No, możemy zdjęcie co najwyżej zrobić. Jest tam dojście, tylko jak się tam dostać? Dobra, tu nic. Okej, no. Boję się, że nie wrócę, bo zobaczcie, to już nie ma tu wodospadu i nie ma tu wody. Więc na 100% tu nie wrócimy. Ale okej. Aha, i blokuje nas gra w ogóle poruszanie się w czasie jazdy tej windy. Nadal nigdzie nie możemy tutaj wejść. Okej. Poza tym, że przestała tutaj krążyć woda, to nie widzę żadnych zmian. Ale czy teraz można tu jakoś gdzieś przejść, coś zrobić? Nie. Widzicie? Nawet poziom wody tutaj nie opadł. A czy jest już prąd? Oczywiście, że nie. Byłoby za łatwo. Jezu, jakie to jest głośne. Normalnie jakby wagonik jechał. No dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. No płynie woda. Bardzo mocno płynie woda. Dopływa tutaj i zobaczmy, czy teraz możemy tym coś zrobić. Nie. Nadal nic. Nadal brak jakiegokolwiek przejścia. I tutaj nadal jest zamknięte. Jestem ciekaw, o co tu chodzi. No zobaczmy teraz. Aha, widzicie? Nie możemy... A nie, możemy. To ja nie rozumiem. No nie. Nic się nie dzieje. W ogóle jakie wykorzystanie śmigło i... No ta linka od tego ewidentnie dochodzi tutaj, ale co ona robi? Nie mam zielonego pojęcia. Nie. Aha, widzicie? Zobaczcie, ona się podnosi. ale zaraz od razu opada. Czyżby to było jakieś... no, kooperacje ustawione? O, zobacz, aha. Mhm. Ewidentnie wygląda mi to na to, że to jest jakby na kooperację nastawione, że tutaj trzeba to cyk i szybko tam, chyba że... No nie... Kurczę, no powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia dalej, co mam robić. Zobaczmy, czy on mi powie coś nowego, czy powie, będzie mówił tylko to samo. No dobra, czyli mówi to samo w kółko. Okej, no poszukajmy jakiegoś tam przejścia, jakiegoś wejścia na górę. Bo ewidentnie tu można wejść, przez ten budynek. A do tego budynku... nie możemy wejść. Jakie kable? Co, tu jakieś kable? No mogłoby to tak wyglądać, że to o te kable chodzi. Zobaczcie. Ale tutaj też nie ma jakiegoś wejścia. Znaczy się, pewnie jest wejście tędy. Ale nie działa. Nie ma prądu. I co jest dziwne, tu jest prąd w tej żarówce, a w tamtej nie ma. I... jakie on chce kable? Ja... Dobra, zadzwońmy do niego jeszcze raz, może coś nam podpowie. No szkoda, że nie masz czasu na prowadzenie mnie za rączkę, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. No dobra, kochani, myślę, że w takim wypadku zakończymy na tym dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie serię jakąś króciutką z tej gierki, czy nie. No i będziemy się widzieć chyba w kolejnym odcinku już niedługo. Dzięki wielkie, kochani, cześć!